Sławiec. No tak wygląda. Tam jest słóweczka. Jarosławiec. Właśnie wyjeżdżam. Hej, jestem na kempingu w Jarosławcu i właśnie kupiłem przyczepę. A tak wygląda. Szyba jest rozpoklejona, bo jest zbita. Wszystko jest okej, jest na chodzie. W środku tak wygląda. Stolik, dwa fotele, łazieneczka, proszę bardzo, żeby się umyć. To jest kuchenka gazowa. Wszystko jest oryginalne. Nawet są jakieś szklanki. Talerze. Deska do krojenia. Szafa. Szafeczki tutaj. Radio jest nawet. Półki. Drugi sędzia. No i tu jest już morze, zejście do morza. Trochę wieje dzisiaj. A teraz wam pokażę ten bar. Teraz skręć w lewo, następnie skręć lekko w lewo. Tutaj się ta flaga amerykańska pobywa. Pereo 36. Naprawdę, świetny kurczak, świetne burgery. Za 200 metrów skręć lekko w lewo. Halo? Skąd pani dzwoni? Skąd? Tak, słucham, bo ja mówię, dzwoniłem w parę miejsc, także ja nie wiem, skąd pani dzwoni. A ja rowerem. A, od tej przyczepy, tak? Proszę pana, ile za tą przyczepę? Ile? Dobra, proszę pana, to będziemy w kontakcie, bo ja jadę teraz rowerem. Zadzwonię później. Teraz skręć lekko w lewo. 17 tysięcy. Chcę za taką przyczepę, którą kupiłem za 2300. Kontynuuj 1,5 km. Droga na Ustkę z Jarosławca.
Tu po lewej stronie mamy jakieś jeziorko. Bardzo fajne. Teraz zobaczę, co to jest jezioro. A, to jest... A, to jest jezioro Wicko. Jezioro Wicko. Jeziorzany. Tam jest jeziorko, to jest jezioro Wicko. Taka fajna teraz droga szutrowa na Ustkę, ale do Ustki jeszcze mam za 20 parę kilometrów pewnie. Ja dzisiaj późno wyjechałem z kempingu, ale miałem fajny nocleg w budzie kempingowej, w ogóle kupiłem tą budę. Także jest fajnie. Odpocząłem sobie trochę. Bałem się, to mogę jechać. A jak na razie bardzo fajnie się jedzie. Dobry. Dobry. Fajna miejscowość. Powoli zaczyna kraina w kratę. Bo się zaczynają te domki w kratę. No ale to jeszcze kawałek drogi. Kolejny fajny kościółek, ale piękne te kościółki tutaj mają. Muszę zrobić fotkę. Łącko, to jest Łącko. Łącko na drodze do odkryć. No i tu niestety muszę... Aha, oni to zabudują dalej w drodze. Nie, coś kopię. O, i te domki w kratę. Trasa Szachulca i legend, domek z Szachulca. Ale gdzieś idzie za prosto. Łącko. Ale fajna wioska. No dobra, to jadę prosto. Za 200 metrów skręć lekko w lewo.
Za 60 metrów skręć lekko w lewo. Teraz skręć lekko w lewo. A, to pamiętam tę drogę też. Kontynuuj 1 km. Po jednej stronie jest pas dla rowerów, po drugiej. Ale tutaj ja nie ufam do końca tym samochodom, więc jadę na razie pod prąd. A za zakrętem się przejadę, przemieszczę na drugą stronę. O. Świetnie się jedzie na razie. Taka teraz fajna droga do Ustki. Ustka. Będzie gdzieś zaraz poczta i tutaj z tej poczty 2 lata temu wysyłałem 6 kg gratów do domu. To była moja pierwsza wyprawa. Miałem niepotrzebne rzeczy. Formacja turystyczna. Zopieksy PRL. Fajne, tylko wszędzie ludzi pewno. Ustka.
Teraz właśnie sobie jadę, tu mam szlaki turystyczne. Gmina Smudzino, jeziorka. I jadę jakimś szlakiem, nie wiem, to się szlak nazywa, Złote Piaski. I jadę na Kluki. I do Kluków mam, nie wiem, tam miałem 11, czyli może przejechałem 3-4, może 6 km. Tam już jakąś miejscowość widzę, ale nie wiem, czy to Kluki. Chyba jeszcze nie, bo 11 km na pewno nie przejechałem. Ale w każdym razie taka, w takich betonach to jadę, to jest taka droga na te Kluki. Taki krajobraz dookoła. Pisałem tam na grupie rowerowej. Pytałem się, czy ten, jak ta sytuacja w Klukach. No to mi pisali, że spokojnie można jechać. Że nie ma tragedii. No. Dorotka, bo ja nagrywam teraz i ja mówię do filmu. Teraz trochę jeszcze nagram i zaraz tego. Ale ładne, ale to jest ładnie. Ja muszę zrobić zdjęcie. Zobacz, jak ta droga wygląda. Wiesz, jest już inna droga. O to chodzi, że tu nic innego nie ma. Ja już mogę jechać inną asfaltami, ale to 10 km dłużej. A picie masz? Mam. Ale tu jest naprawdę tak dziko. No ja mówię, zobaczcie, dokąd ja dojadę. W Klukach też jest pole namiotowe. Potem jak się dostanę przez bagna w tej izbicy, też mam się noclegi. Izbica, a potem sobie gadzi Żarnowska. 10 km z tymi chińskimi muchami i z tym piachem w lesie. No i potem już jest łeba. Ale no mówię, dzisiaj nie ma upału, mi się dobrze jedzie. Zresztą cały czas wiatr mi wieje w plecy. Dosyć duży wiatr. Dobra. Dojechałem do Kluków. Tu jest jakiś cmentarz taki stary. Stare nagrobki. I słynne Kluki, słynne bagna w Klukach. Podobno przejezdne, zobaczymy. Ale cieszę się, że tu jestem. Wyblakła ta tablica. A tu pisało Kraina w kratę. Dobra, zrobimy zdjęcie. No ale ja mówię, ja wiem, jak jechać, bo ja już jechałem. Też pierwszy raz tam nie wiedziałem, jak jechać, ale patrzyłem na tą mapę, tam coś mi w ogóle wytłumaczył, ja już nie pamiętam jakiś fakt. Jest już asfalt. Nie, no właśnie nie. Tam potem jest, przez takie wsie się jechało, tu był i bruk, no. I polne trochę było asfaltu. Jak już ten asfalt zobaczyłem, to już byłem taki zadowolony. A tam się później wjeżdżało. Kluki całkiem przyjemne. A tam potem się właśnie w ten las wjeżdżało i to dla mnie najgorszy odcinek. Skansen, no. To jest chyba jakiś skansen wieś słowiańska, czy coś takiego, słowińska. Skąd jesteś? Siedlec. Niedaleko Katowic, Krakowa, między Katowicami a Krakowem. A ja nie wiem, czy ja tam właśnie... Czekaj, to w którym to jest tak bardziej miejscu? Trzebinia, Chrzanów, rafineria Trzebinia. A, to nie, bo ja teraz jechałem w maju tam Velo Dunajec. No, i... to nowy targ bardziej, nie? No, nowy targ, ale ja potem aż dojechałem tam do tego, wiesz, za Tarnów i odbijałem właśnie, chciałem jechać do Krakowa, ale był taki wiatr na tych wałach, no. I skończyłem już, wiesz, Velo Dunajec, chciałem iść tam trasą rowerową, ale był taki wiatr na tych wałach, zresztą to nudno było na tych wałach. I ten, i ja po prostu wróciłem do, bo tam są Wietrzychowice, koniec tego szlaku. Wiesz co, nie wiem dokładnie, tam na takiej zaporze, czy jakby? Taki, ja już od zapory tam nie dojeżdżałem. Tutaj skręcamy w prawo, zobacz, widzisz łeba? No. Zajmę wsi słowińskie. Dobra, jedziemy. Czy chcesz coś tu ponagrywać? Nie. Tam jest sołtys, bo wtedy też tam dalej pojechałem. Nie, ja już wtedy zjeżdżę po prostu, nie? Aha. To ja sobie czekam, muszę na mapę zerknąć, muszę przy... ale to na razie tak, jedziemy prosto.
Ja sobie muszę przypomnieć, jak tam się jechało. A czemu się będziemy rozdzielać? Nie, nie będziemy się rozdzielać. Słynne bagna w Krukach. Prowadzimy rowery, bo ja tu z kolegą. I tutaj są właśnie te pomosty. Jest taka różnica na tych pomostach między pomostem a ziemią. Tu nie da się jechać, trzeba te rowery prowadzić. No i tak to wygląda. Tu pewnie by się można było rozbić z namiotem, ale już jest niedaleko do Łeby. Bagna minięta i wszyscy do Łeby cisną. Widzę, że tego nie ma. Też jadę do Łeby, bo jest, nie wiem, tam ze 13 km. No ale teraz będzie taki leśny odcinek. Gaś Żarnowska i bardzo dobrze, jak jechałem, że tam było tragedia. Tyle było piachu, więcej popchania tego roweru niż jazdy, no ale zobaczymy. Już tu jestem, jadę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nawet nie mam nic do jedzenia, a dzisiaj rano jadłem kabanosy, potem loda i później owoce, a nie jadłem w ogóle żadnego obiadu. A to jest miejscowość